Podłączyłem się do chronionego kanału i wygląda na to, że przenoszą Valerie do helikoptera. Cholera. Pewnie zabierają ją na Pagao lub Jakutan. Musisz przejść przez ten bunkier, żeby dotrzeć na lądowisko. Problem w tym, że wszyscy wiedzą, że nadchodzisz. W tej chwili jestem tak wściekły, że jest mi wszystko jedno. No dobrze, skoro znajdujemy się w tym momencie w bunkrze, musimy się pośpieszyć z poszukiwaniem Valerie z tego względu, że zbliża się już w to miejsce, do tego miejsca helikopter, który ją przetransportuje w inne, bezpieczniejsze miejsce, także musimy tutaj za wszelką cenę dotrzeć na lądowisko helikoptera, by zdążyć uratować Valerie. Dobrze, więc i tak musimy nadal tutaj się trzymać tej stałej taktyki, żeby jak najmniej trudno zauważyło. Okej, dwóch najmników udało się zlikwidować. Jeszcze najwidoczniej ktoś się zbliża. Wszystko w porządku? No raczej tak. Ale to jeszcze nie wszyscy. Dobra, myślę, że ja mogę tutaj Falcona sobie odłożyć z tego względu, że będziemy sobie tego Shotguna, gdyż on jest naprawdę bardzo, ale to bardzo niszczący dla tutaj przeciwników, naprawdę wyrządza ogromne szkody. Co się, że tutaj mamy też amunicję do niego. Myślę, że wam niedalekiej przyszłości zaprezentuję. Kto tam jest? Dobra, uciek mi. Ej, co to było? Niedobrze. Widzisz coś? O, Chryste! Tam jest! O, w mordę, skąd ty się wziąłeś? Wszystko w porządku? Znalazłem cię! Skoro tutaj się w ogóle wzięliście w tym momencie? Nie mam najmniejszego pojęcia, jak wy tutaj trafiliście. Być może trzeba było sprawdzić tamten teren. Cholera jasna! No powiem wam, że zaskoczyli mnie i to naprawdę dość poważnie. Dobra, alarm wyłączony, także najważniejsze. Jasna, co to do cholery jest? Co widzisz? Nie mam pojęcia, ale jestem cholernie pewny, że to nie małpa. Na pewno to już nie żyje, także nam to nie stwarza zagrożenia. A my tak myślę, że idziemy dalej. Dobrze, dwa granaty tutaj załatwiły sprawę, czy też nie? Nie, czyli musiałem tutaj po prostu, w sumie on jeszcze tutaj żyje, musimy go tylko dobić. Dobra, kilka pocisków w głowę załatwiło sprawę. Co to było? Co tu się stało? No właśnie, co tutaj się stało? O, widzę mutanta. Niedobrze, robiłem tyle hałasu tym wybuchem, że właśnie, że zaraz mnie ktoś tutaj znajdzie. Czyli tutaj mam dość czysto, nie mamy żadnych większych komplikacji. A my tutaj nie wyjdziemy, a szkoda. No nie, patrzcie, udało nam się wejść. Pytanie, gdzie ja teraz wyjdę. Aha, wyjdziemy tutaj w laboratorium. Wygląda to, że mnie tutaj poszukują. Mnie właśnie zaraz. Co tu się stało? No właśnie, co tutaj się stało? Na pewno nic dobrego. I muszę wam przyznać, że ta broń z tym migiem naprawdę robi tutaj niesamowitą robotę. Jeśli chodzi o sprzątanie. Słyszałeś coś? Co to do cholery było? To ty! No to ja. Ktoś by to miał być inny.
No, byłem. No, całe szczęście szybszy od ciebie. Okej, więc idziemy dalej. No niestety nie mamy tutaj jakoś bezpośrednio wskazanego miejsca, w które powinniśmy się udać. No więc musimy przeszukać tutaj każdy niezbędny teren. Okej, apteczka, granaty, jak najbardziej to nam się wszystko tutaj przyda. Okej, czyli nadal trzymamy się całego planu, musimy się udać na lądowisko helikopterów, gdzie właśnie przybył lub przybędzie helikopter powal. Dobra, ja myślę, że będę teraz tutaj zaprezentuję chociaż tego trochę shotguna. A jak widzicie, naprawdę posprzątał. No, jak robi naprawdę niezłą robotę, nie? Ładnie dziurami przeciwników przede wszystkim. Jak widzicie, tutaj są klatki z trigonami. Ja bym ogólnie ich nie otwierał w momencie, gdy one by żyły, ponieważ z całą pewnością by się na mnie rzuciły. Okej, idziemy dalej. Okej, tego zawsze się udało się w locie załatwić, nim mnie dopadł. Także jest całkiem nieźle. Dobra, ten najemnik już raczej też nie wstanie. No to lepiej zwiększa liczbę najemników. No nawet, czyli wygląda na to, że to już są wszyscy, w całej części ich tutaj nie było zbyt wielu. A my idziemy, o kurde, jeszcze jeden. I to chyba jeszcze nie jest koniec. Albo i może nawet jest, więc ja tutaj już się nie wydaje szczegółu, tylko idę dalej. No dobrze, załatwiłem co do prawdy najemników, ale te trigony ciągle tutaj jeszcze żyją. Jeszcze ty, no patrz, prawie mnie ugryzłeś, ale co szczęście udało się ciebie rozwalić. No trochę was tutaj się nazbierało. Dobrze, więc idziemy dalej. Widziałeś coś? Co tam jest? Chyba tam ktoś jednak jeszcze żyje, albo już nie. No powiem wam, że ten granat tutaj zrobił naprawdę sporego zamieszania. Wygląda na to, że przeleciał właśnie śmigłowiec. A ty się tutaj schowałeś. Według mojego lokalizatora zbliżasz się do zagród Trigenów. Gdyby udało ci się uruchomić przełącznik awaryjnego zwolnienia bloka, wykręciłbyś im niezły numer. No i też może tak zrobimy, że wykręcimy im niezły numer. Wystarczy tylko otworzyć awaryjne otwieranie drzwi, które znajduje się gdzieś tutaj właśnie w sterowni. Ktoś coś słyszał, ale nie są pewni do końca gdzie, ale ja sobie otworzę. No dobra, czyli przy życiu został jeden najemnik, który w tym momencie znajduje się w klatce. Mam nadzieję, że on ich rozwali. Ale tak, wygląda na to, że przez to, że ten najemnik się schował w klatce, co się stało? Udało mu się przeżyć tą walkę.
ale co szczęście ze mną tak czy inaczej no nie byli w stanie wygrać tego starcia. Więc idziemy dalej. Widziałeś coś? Hej, wal się koleś! No, ktoś do mnie tutaj naparzy i to do siostry. Poddaj się! Okej, ten mutant już tutaj już nie żyje. No dobrze, czyli my tutaj już jesteśmy praktycznie przed samym końcem. Jesteśmy tuż przed lądowiskiem. Nie masz zbyt wiele czasu. A więc zgłaszamy. Valerii Konstantin, CIA. Mam tu robotę do wykonania. Mogłaś wspomnieć o tym w porcie. Czym zasłużyłem na takie szczęście? Żadnego innego faceta na plaży nie szkoliły siły specjalne. Sprawdzałaś mnie? Polityka firmy. Więc wiesz, że wyszedłem nieco z wprawy. To jak jazda na rowerze. No, słucham. CIA prowadzi na tej wyspie tajną operację. Straciliśmy kontakt prawie 2 tygodnie temu. Jack, jesteś tam? Doyle? Misja wykonana. Doyle, tu Val. Gdzie jesteś? Pogadamy później. Musicie iść dalej. Kilkaset metrów w głąb lądu są klatki z dzikimi trigenami. Uwolnijcie je. To powinno na jakiś czas zdjąć wam strażników z tyłka. Zrozumiałam. Dzikimi trigenami? Chcecie powiedzieć, że są też oswojone? Rusz się.